Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ewangelia według Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Można powiedzieć, że radość ta wynika z tego, że właściwie nakręcisz swój film swojego życia. Tak, jest coś takiego jak film twojego życia. I tutaj posłużę się taką historią o tym, co wydarzyło się w Porto Rico. Porto Rico to miasto na Wyspach Karaibskich, należące do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ze względu na swoje położenie jest jednym z centralnych miejsc służących do przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Policja ma tam ręce pełne roboty. Wiele transportów narkotyków zostało zatrzymanych właśnie na tej wyspie. Pewna chrześcijanka regularnie odwiedzała tamtejszych więźniów i bywała na rozprawach sądowych niektórych oskarżonych. Pewnego dnia został skazany Hector, notoryczny przemytnik narkotyków. Dowodem jego winy była nagrana rozmowa, jaką przeprowadził z innym przemytnikiem. Ta kobieta, o której mówiłem przed chwilą, odwiedziła go w jego celi. Powiedziała do niego: Hektorze, sędziowie skazali cię na podstawie jednego nagrania. Czy wiesz jednak, że całe twoje życie jest obserwowane i nagrywane przez Boga? Któregoś dnia pokaże ci Bóg całe twoje życie. Jeśli ludzie posiadają już takie możliwości, o ileż bardziej Bóg. Następnie przeczytała mu z 20 rozdziału Księgi Objawienia: i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga życia, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Tego dnia Hector nawrócił się do Boga. Zrozumiał, że Pan Jezus Chrystus poniósł na krzyżu karę za jego grzechy i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób Hector otrzymał przebaczenie swoich win i był pewny: moje imię jest zapisane w księdze życia. Z której nigdy nie zostanie już wymazane. A czy twoje imię jest w księdze życia? Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i jesteś już zbawiony raz na zawsze? Jeśli nie jesteś tego pewien, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Nie będziesz musiał iść do piekła, na które zasłużyłeś, tylko będziesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś. Pan Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Uwierz zatem w Pana Jezusa, aby być zbawionym.